Opowiadałem wam kiedyś o takich firmach Kogucik, nie? Jak robiłem w takiej firmie Kogucik, szef wygrał przetarg dwutygodniowy gdzieś tam we Wrocławiu. Delegacja. On wszystko pochytał. Mamy no jechać, zameldować się w hotelu i mogę robić robota. Przyjeżdżamy na miejsce pod te pokoje gościnne, nie? Dzwonimy tam, wyłazi babka. Ona nic nie wie. Ona nic nie wie, żeby tam przyjechać, że nikt nie dzwonił, nikt nie zamawiał, nikt nie płacił. Dziękuję, do widzenia. Pojechaliśmy na robota. Godą w międzyczasie zadzwonia do szefa, żeby wytłumaczyć, o co chodzi. Niech kurde załatwia, nie? Szef nie odbierał. Wiecie, kamy spali w parku na ławce. Jeszcze wjechaliśmy specjalnie tym autem do tego parku. Włączyliśmy pomarańczowe koguty i godomy, że jakby ktoś przyjechał, to my są z zieleni miejskiej. Chodź, 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 chodź. Puszczę chłopie. Ma za co? Muszę wyjechać na drogę. Jadę na jakiś wysyp podgarniać ziemię, bo wywrotki już nie mają gdzie sypać. Dobra, zgasimy światła. Widzę, że jesteśmy na miejscu. Co widzimy na wysypie? Mamy tutaj jakąś... Powiedzmy, że to jest humus. Mamy też kruszywo, także pierwsza zasada, nie mieszamy materiałów. Wsypiemy sobie kruszywo na kruszywo. Potem splantujemy tam tą ziemię, no zobaczymy. Na pewno kruszywo musimy zmieszać z kruszywem, żeby nie mieszać z ziemią. Bo kruszywo można odzyskać i wykorzystać jeszcze raz. Teraz robię, to można robić na
dwa sposoby. Możecie taki wysyp robić, porządek tak, że wszystkie kupy pryzmujecie na jedną wielką kupę i wtedy na placu macie więcej miejsca, żeby zmieścić więcej ciężarówek. Drugi sposób to jeżeli materiał jest suchy, pozwala, żeby na niego wjechać, to możecie sobie zrobić taką małą półkę, wszystko to rozplantować, kołami to porozjeżdżać i auta będą wywrotki wjeżdżać na to i będą mogły na samym końcu znowu wysypywać, robić kolejną warstwę. I tak kilka razy, aż powstanie taka pochylnia, na którą nie wiadomo. Jeżeli grunt nie pozwala wjechać kołami, niestety to musicie no, rzucać z kupy na kupę i nic więcej nie zrobicie. No. Wam powiedzieć, że trochę się zakopałem, ale już sytuacja uratowana. No trudno, ten łatwiejszy sposób się nie udał, będę rzucał ziemię po prostu coraz dalej, nic nie zrobię. No. Taki teren tu jest. No Tomek, bo ten materiał jest dość mokry, ja sobie zrobiłem fajną półkę, uklepałem to, wjechałem na to, ale tak w sensie dupiłem, powiem ci. Ale udało mi się wygramować z tego, na szczęście wału nic nie skrzywiłem. Muszę to ciepać na kupę, nic więcej nie zrobię z tym. Za mokre, wiesz? Za mokre, no. No, żebyś nie wiedział, nie? Że walę na kupę. Dobra, i no o to chodzi, no. Dobra, na razie. Za mokre, chłopie, nie zrobię tego. Jakbym miał tyle wiagry, jakby to z wiagrą zmieszał i to by było takie twarde. Muszę z przykrością stwierdzić, że ten grunt jednak się nie nadaje. Zagęszczam go łyżką, ale wszystko za mokre, galaryta. Tutaj tego nie widzicie, nie wiem czy to widać, ale już wałem walę po podłożu. Trzeba będzie jednak przerzucać z kupy na kupę, bo jeszcze skrzywię wał, jak podjedzie jakiś asfalt czy kamień jakiś. Trudno, chciałem dobrze. Ale droga z kamyczka zrobiona, więc błota auta nie będą wyciągać na drogę. Pulpa jak pierun to jest. Ja nie wiem czy te auta tutaj w ogóle wyjadą, nie? Ej,
Jakby, że będą musieli wysypywać gdzieś wcześniej i trzeba będzie zaś przyjeżdżać i ciepać. Dobra, robota zrobiona, koła wyciszone, jedziemy. Co znalazłem? Kratka deszczowa. Tylko pytanie, co ona miała ściągać? Skąd wodę? Z pola? Czy nie było ani ulicy, to jest pole. Nie wiem, ktoś zaprojektował kratkę. Dobre, dobre. Zaparkuję koparkę. Dzień dobiega końca, także kończymy na dzisiaj. A tak w ogóle to fajną Tatrę ładowałem. Zobaczcie sami. Do zobaczenia w kolejnym filmie.
day I live in a dream.